Przed chwilką oglądaliśmy samiczkę, a teraz Peter przyniósł samczyka. Powiedz mi coś może więcej o tym gołębiu. No, powiedzcie, to jest holub 34. Także to jest nasz jeden z najchowniejszych holubů. Je to najlepší syn základného šelenca 298. Tento má jméno šelenc 364. Czyli to jest, ja już tak przetłumaczę na szybkiego, to jest najlepszy syn najlepszego rozpodowca szelęca 298. Tak. On miał taką nazwę, jako tylko ciekawostkę powiem, że tutaj wchodząc do tutaj na posesję do kolegów Hytil, mają taki nagrobek zrobiony jemu, temu gołębiowi szelęc 298, co tam leży przed domem. I to jest właśnie syn tego gołębia. Szelęc 364, tak? Tak, tak. A tento je, on keď byl mladý, tak byl vynikajúci závodník, bylo to aj druhé ESO našeho regiónu a potom už išiel do chovného oddelenia, kde nám dal veľké množstvo špičkových závodníkov. Jeho dcéra byla v tomto roku 41. ESO sveta v Million Dollar Race. Minulý rok byla jeho dcéra 4. ESO Slovenska jednoročných holubů. Další jeho dcera v tomto roku je druhé ESO našeho regionu a už jeho děti výborně letají i v Polsku u chovatela Piotr Gabriš. Tady tento holub, to bylo 5. ESO Polska v C kategorii, to je, tento holub je vnukem tohoto holuba. On si koupil ode mě dceru a po ní tady tento holub super letěl. Takže už mnoho dětí perfektnie zawodzi. To może, żeby przybliżyć to, co powiedział Lukas, może panie Zdzisławie, bym poprosił tak krótko zreferować to. No, ja myślę, że tak dla mnie, jak dla kolegów, ten słowański język jest tak zrozumiały, bo ja nawet się boję tu cokolwiek tłumaczyć, żeby nie być posądzony, że źle coś tu źle mówię. Ja nie chcę źle powiedzieć, ale nie jestem tłumaczem i też się boję tu tłumaczyć. Ale chociaż przybliżmy. Przybliżmy. No tutaj kolega powiedział, a jeszcze ja ino dodam uzupełnię, że właśnie ojciec tego gołębia, ten słynny szelen, co jest tu pochowany i jest tam taki nagrobek, że to był najlepszy gołąb na Słowacji i Czechach. Takiego gołębia nie było do tej pory tutaj na Czechach i Słowacji. To ja wiem, a koledzy może jeszcze więcej coś powiedzą, że ten gołąb no, był tak znakomity w rozpłodzie. On był w rozpłodzie tak neskutecznie dobry, že sa nedá vypočítať, koľko detí a vnuků získalo prvé ceny. To sa nepočítá na desítky, ale na stovky. To by byl takýto časopis, keby sme to všetko měli vypísať. Aj olympioniku, ako vnuků, po něm olympioniku, bylo nespočetné množstvo. U všelijakých chovatelů na Slovensku, v Čechách, obrovské množstvo. A to je to štěstí koupit takého holuba, máte vystarané. No to jest wielka radość dla wszystkich hodowców. Mieć gołębia, który tyle radości sprawi i zapisze się w tak w historii, mając potomstwo synów, córki, wnuki, prawnuki, które takie zdobywają trofea olimpijczyków, tak jak tu koledzy powiedzieli, że książka by była samych najlepszych wyników potomstwa tego szelęca, który jest już nie żyje, prawda? Tak on je dokonca nakrewniony holub, że jego otec jest szelęc 298, coś je wnuk Nacional 1 Herbocowego 314, a jego mama je dcera Herbocowego holuba 400, który był syn Nacionala. A je to čistá sestra Herbocového AS Nacional, který byl prvé provinčné ESO a byl neskutečný závodník a nejen on, a jeho další dva bratry u Herboc. A já mám to štěstí, že mám čistou sestru a holuba AS Nacional. A to je mama Henteho holuba. To já zrozumím, že ten gołąb je na silně pochrewniony na Nacionala. Otec je wnuk Nacionala i matka je wnuczka Nacionala. No proszę bardzo. A on był wkrewniony a i tak dobrze zawodził. I dobrze latał. A w chowu już jest zupełnie super. No więc jest to przykład łączenia krewniaczego na gołębia Nacionala i ten gołąb znakomicie leciał, mimo że bliskie jakby pokrewieństwo.
Ale jeszcze lepszy był w rozpłodzie, ten gołąb właśnie. I tu, no, to jest rewelacja, mieć gołębia, dobrego zawodnika i dobrego rozpłodowca. No to nie ma nic lepszego dla hodowców. Z którego roku jest ten gołąb? Ten, który otrzymasz? 2008. Powiedz coś o tym gołębiu, jak ty go oceniasz w ręce? Bardzo ładny gołąbek i budowy, i umięśniony elegancko, także... No, sprawdź jego charakter, tak jak tu koledzy tłumaczy, także i pokaż. Ma charakter... O, już idzie na dół. O. Piękne. I ma super zawodnicy robią, a to jest ulożite, że to robią wszyscy. No. I umieśnienie ma i skrzydełko elegancko, tu jest piękny moment złożenia. Ale teraz tak, Peter Lukas, no przecież nie tylko wasze dwa gołębie są znakomite i robią wam sławę. Wasze gołębie to nie tylko ten samiec i ta samica wcześniej pokazana. Macie wiele znakomitych gołębi, może coś powiecie o nich. Jasne. No. Jednym gołębiem się nie wygrywa mistrzostwa, prawda? No, tak jak już jsem predtým hovoril, że spoustu holubů chováme přímo od nakoupených holubů, potomstvo závodí, příkladem toho je aj náš reprezentant minulý rok na olympiádě, který skončil na olympiádě druhý, že jeho otec aj matka jsou od Herboca. A otec je syn holuba Supermilion, co byl druhé ESO Belgická na středních traťách. A matka je tam holubica dcera number 2, co je byl bratr holuba number 1 a byl takisto unikátní závodník ten number 2, ale byl jistě lepší chovný holub jak number 1. A ta moja holubica number 2 je jedna z absolutně super najchovnějších, lebo dala i tohoto olympionika mimo jiné aj dalších jiných. Takže seděl tady aj taký holubi, co přímo po tých originálech, ty děti jsou super závodníci, však dá se povídat, spousta je tady takých. No. Či to je, aj on má mamu originál. Rozumím, a tego olympijčika, to rodiče u vás jsou? Oba jsou tady. Obe jsou, takže chověče. A mažu vám jich třeba ukázat, alebo tak, jako jde co, však to všechno můžeme vidět. No, holubicu number 2, ta už je starší paní, 04, a já už teraz mám od chovných holubů druhé vajíčka, ale ona, keď je 04 ročník, tak ještě stále odpočívá a čeká, až bude pěknější počasí, lebo každé jedno její vajíčko má neskutečnou cenu. Že neskutečně po ní letí a holubí, s každým samcem. Tak. To znaczy, že je silná samice v rozpodě. Ano, a i s tím Supermilionem, ze starým Šelensem 298 byl po ní unikátný závodník. A z Atilu, co jsme donesli syna Atilu, tak ta holubica hned prvé vajíčka, co znesla z Atilu, hned to bylo prvé ESO v našem regionu. Rozumím. Já už se dověděl, tak jak tu koledzy, že najlepší gołąb, který najwięcej vám sprawił radości jakby v lotach i v hodowli, to byl ten pochowany, nieżyjący Szelens. A powiedzcie mi na dzień dzisiejszy, który jest najlepszy zawodnik sportowy na gołębniku w tej chwili? Bo wiemy, widzieliśmy tu znakomite rozpłodowe dwa gołębie, samicy i samca, ale powiedzcie dzisiaj na gołębniku, który jest najlepszy u was sportowy gołąb? No, jaký to gołąb? Momentálně je nejlepší pretekár na našem holubníku, holub 134. Je to roční holub, který teraz na výstavě v Brně reprezentoval Slovensko v kategorii ročných. Byl prvé ESO Slovenska a je to znovu vnuk Šelens 298. A z druhé strany tam byli pární holuby z holuba Olympic 08 Herbocového, co byl takisto olympionik a ten holub pochází z línie Jansen Deklak holubu z tej najlepší, lebo ten otec matky byl takisto prvé z Belgie v Juhafrické republice na olympiádě. Takže je to znovu ESA na ESA, pární ESA na ESA je velmi, jako, nakupovat ESO je docela drahé, ale je to nejrychlejší způsob k úspěchu.
A to netvrdím, že my sa nevienujeme aj metóde vkrvňovania, hlavne u šelenca 298, kde sme vedeli a čekali sme, že každým dňem môže odejít už, ja neviem, najmen 3-4 roky, tak v poslednej dobie väčšinu sme ho párili na jeho vnúčky, ktoré byli tí hviezdné závodníčky. A minulý rok, keď uhynul, ešte sa nám podarilo odchovať 14 mladých, než uhynul, a všetky tí mladé byli s jeho vnúčkami. Proszę bardzo. I właśnie tutaj kolega Peter powiedział bardzo ciekawą rzecz, że jak już się obawiali, czy, no, że jest to gołąb wiekowy i wiadomo, że kiedyś go zabraknie, to wtedy tak intensywnie jakby łączyli go na pokrewieństwo, na wnuczki i tak dalej, żeby jak najwięcej uchować po nim gołębi chownych, hodowlanych do rozpłodu. Więc tu robili to krewniacze, łączenie, które no, jest w hodowli bardzo ważne, prawda? Tutaj Lukas przyniósł tego gołębia, o którym mówisz, że najlepszy. To jest ten Alup 130. Na dzień dzisiejszy, który w Brnie reprezentował Słowację, tak. Srebro, tak? Z tego roku to jest gołąb teraz? 2012. Jako... Młody gołąb. No, jest rocznik. On SO jednorocznik. Tu ma krawat taki? Ano. Ma taki zmierzwiony pióra. No, pokrewieństwo. Pokażmy. O, widzimy go. A nieraz się wodowcy takie czegoś boją, a tu gołąb udowodnił medal. To jest ale kiedy może powiedzieć, jeszcze sme sa aj trošku bavili o očnej teorii. Ja niekedy hovorím, że u nás to nie jest teoria, ale očná prax. Má jednoznačne najlepší oči na holubníku a zároveň je aj najlepší závodník. Takže na ňom sa potvrdzuje to, že holuby s dobrýma očama opravdu potvrdzujú to, že ešte to majú. To je, má neskutečné chovné oči ten holub. Takže ešte jednu sezónu bude pretekať a či sa mu bude dariť alebo ne, 100% pôjde do chovnej voliery. Keď prežije sezónu, lebo prežiť sezónu musí byť také šťastie. Rozumiem. Je to neskutečne rýchly holub. A ten už je jemne nahlublý. Neutrimaš. A? No a on dneska aj došiel z výstavy, no. Tak. Je tady 2 hodiny dojitý. No, to sú vážne veci, no. Má kropečka tež, ak tamten tež... Właśnie Peter powiedział, że nie tylko sama teoria oka, ale oni z doświadczenia, z praktyki wiedzą to, że te gołębie, które oni uważają, że mają cechy dobrego rozpłodowca, na ogół u nich jest tak, że dobre sportowe gołębie, one mają dobre oczy, ale i dobre oczy rozpłodowe. Także one się sprawdzają, że i w lotach są znakomite i później w hodowli. Tego gołębia już jest przekonany i pewny, że ten gołąb pójdzie do chownej, do woliery hodowlanej, do rozpłodu. Jeszcze w tym roku będzie jako sportowy gołąb u nich na zawody wysyłany. On si dał za cel, że będzie reprezentować Slovensko w Budapešti w budoucí rok. A ja sa budu snažiť mu to splniť. Proszę bardzo. On wierzy w tego gołębia i liczy, że ten gołąb będzie reprezentował Słowację na olimpiadzie w Budapeszcie. I on mu to obiecał, no i on myśli, że spełni to. To gratulujemy i życzymy ci tego. To w Wigilię rozmawiali? W Wigilię, kiedy zwierzęta mówią? Nie wiem, ale no tak szczerze po sportowemu sami konkurujemy i chcemy wygrywać, ale również życzymy innym, żeby im się to udało, więc to jest sport, czysty sport. Kto będzie miał, będzie lepszy i miał więcej szczęścia, no zdobywa te medale, prawda? To może nie dajmy teraz Zbyszkowi do ręki już go, bo tam może go przyciśnie i wtedy już będzie konkurenta mniej. Nie ma takiej funkcji, nie? Koledzy też moje oglądali. Jest to faktycznie piękny gołąb. Ten ma jako oči úplne extra excelentné a keď sa ti to podarí vyfotiť, to sa oplatí ho vyfotiť. To zaraz ukazuje, že s kravatkom gołąb je zvyšnitým lasem. No tak, to je nieraz vynik łączenia vlastne krevňačego i také objavy. Matka trošku má nádych a on to má. Ty mojego króla vlastne tež má. A umia to má len jeden holub. Nieraz hodovci mylą te cechy gołębi s molikiem. Bo są, no u Bulika tam są gołębie z krawatkami. Molikiem mówię, Molika mają. A, bo nie Molika.
kolega tu powiedział, że no jest taki pasożyt, który tam gołębie podgryza pióra i one wychodzą często. I mają i hodowcy to mylą. Mylą chorobę z cechą gołębi, które to posiadają. A to jest dobra oznaka tego właśnie. I to jest cecha przenoszona, dziedziczna na inne gołębie. I kiedyś się spotkałem, że kolega komuś prezentował, bo on marzył o gołębiu, co ma taką krawatkę, nazwał. I mówi, no jak ten gołąb mu się spisuje, on mówi, co ja się namęczyłem, ile mnie to kosztowało, ja go cały rok leczyłem i nie szło wyleczyć. On mu nie powiedział, że to jest cecha dziedziczna, tak, które to ma, to nie jest choroba. Także tak, hodowcy muszą odróżnić tą charakterystyczną cechę u gołębi. Pokażmy, że to jest, widzimy, tak, on ma bardzo dobrze. Super sportowiec. Każdy výborný holub sa vyznačuje nadpriemernú inteligenciu. Tak. A to iste aj ty, jak olympijský kandidát a teraz víťaz európskej výstavy, víš, že oni vyčnívajú nielen výkonné, aj tú inteligenciu. A on je neskutečne inteligentný, keď ví, že ho nejdu chytať, keď mu idú dať žrat do budníka, u mňa závodníci dostávajú žrat v svojich budníkoch, tak vždy stojí, bije mňa, nechce ani uhnúť nohu. A ten moment, keď ví, že ho idú chytnúť, nechce mi to dovoliť, snaží sa vždy uletieť. Aha, no proste bardzo. Nenávidí držať v ruce, bije sa s vama, bije vás, proste, ale jak idú po ňem takto, tak letá jak motýl. No bardzo ciekawa rzecz, nieraz hodowcy pytają, no jak u gołębia poznać inteligencję. No tu kolega Peter powiedział, że inteligentne gołębie, one już wiedzą, wyczuwają, że będą koszowane, że idą na zawody i one się bronią, nie pozwalają się złapać, jak tu powiedział, walczą i on wtedy jest przekonany, że ten gołąb osiągnie najlepszy wynik. Tak. To jest objaw inteligencji gołębia. Dnes ho byl Lukáš Dovest z európskej výstavy a keď mu ho delegáti naši predávali, tak jak mu ho dali, tak ten moment už v ruce mu začal húkať, lebo viedel, že už je u majiteľa. A celú cestu, co ho vézel dom, celú cestu v ten košíku húčal od radosti. Teda koledzy może nie rozumiem, to ja powiem, że tutaj jak odbierał dzisiaj gołębia z wystawy europejskiej i go zabierał do domu, to ten gołąb już czuł, wiedział, że jedzie na gołębnik z powrotem, to z radości aż huczał, no hodowcy wiedzą co jest, kurczał tak do właściciela i całą drogę w koszyku cieszył się i dawał sygnał, no, swoją radością, że wraca do domu na gołębnik. No to są hodowcy, którzy obserwują gołębie, potrafią to zrozumieć. Wiele rozumieją gołębi. I to jest, nazywamy to ten język między hodowcą a gołębiem. Jeżeli nie ma tej więzi, to nie osiągnie sukcesu. To jest jasne. Przynajmniej najwyższych. Ja u mistrzów jakichkolwiek tych najwyższej półki będąc, to widzę więź hodowcy z gołębiami. Jak to po waszemu funguje, że to jest wszystko ok i to jest prawda. Jeżeli nie ma tej harmonii, nie ma więzi, nie ma wyników. To nie jest maszyna, gdzie można... Z pusta chowetelu sa wyprawia z holubama, że na nich mluví. Tak. Ja to neumím, mám tam nejakú bariéru, že by som jako toto, bojím sa, že by mňa niekto z ulice čul a myslel si, že sú jako trošku to, ale tí holuby nás registrujú, lebo stále telefonujeme a kde co okolo, takže nás hlas extrémne poznajú a pri návrate z preteku na nich voláme, nikdy na nich nepískáme. A na volaní reagujú podstatne lepší, jak na pískaní. Čiže kto chce sa priblížiť blíz holubom, tak ako keď nemá tú zábranu, je treba s nima mluviť. A keď ako sa zvolávajú z tréningu alebo z preteku, je vždy lepší na nich volať hlasem, nejakým signálem, tak jak pískaním. Aha, no kolega tu povedal, že oni do gołębi to przemawiają i
z treningu czy z oblotu, to głosem zachęcają, wołają je, niech wyznają, no bo z kolei też się boją, bo ulicą ludzie przechodzą, pomyślą, że oni coś są, coś nie jest tak w porządku do końca. Więc, ale gołębie rozumieją, oswojone z głosem i rozumieją to, co oni od nich wymagają poprzez rozmowy i pewne takie hasła. Ja tutaj opowiem taką anegdotę, jak kolega opowiadał z tych, wołał gołębie z lotu, które wróciły i wołał je po śląsku, pójdź, pójdź, pójdź. No i ulicą szły kobiety do kościoła. No i tak się oglądają, patrzą i ojciec do niego mówi tak, synek, żebyś ty mi to nie godął, bo co ty siebie robisz? Idą kobiety i się patrzą, co ty to je wołasz, starsze panie. Od tej pory przestał wołać na gołębie, no żeby nie myślały, że ma coś nie w porządku. One nie zrozumiały, to jest całkiem co innego. Teraz tak, Peter, no. Lukas.